To jest podcast WFO. Dzień dobry, filmowa migawka, Sławomir Kalwinek. Tym razem wyjątkowy odcinek, ponieważ jesteśmy z wizytą na festiwalu Dwa Brzegi, który odbywa się w Kazimierzu. Jestem w Kazimierzu, na festiwalu Dwa Brzegi. Jest tutaj scena. Scena, gdzie odbywają się pokazy filmowe. Jest sporo widzów, gości festiwalowych. No i oczywiście turystów. Idę szukać centrum festiwalowego. Tak udało się w końcu trafić tutaj. I to jest główna hala festiwalowa, czyli taki namiot. Namiot, gdzie są filmy. Ostatniego dnia 17 będę paliwa Dwa Brzegi. Pogoda sprzyja nam, żeby spędzić ten czas w kinie, a spędzimy go z filmem Polarniczki. Dzień dobry, filmowa migawka, Sławomir Kalwinek. Tym razem wyjątkowy odcinek, ponieważ jesteśmy z wizytą na festiwalu Dwa Brzegi, który odbywa się w Kazimierzu. A jesteśmy dlatego, że jest tutaj prezentowany film współprodukowany i ze zdjęciami z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest film Polarniczki, a z nami są, chciałbym tutaj przedstawić, panią Agatę Olech, która jest bohaterką filmu, reżyser filmu Kuba Witek i Daga Bożyk, która jest również scenarzystką, bohaterką filmu Spiritus Mowę z tego projektu. Jak się podobało przyjęcie? Jak się pani podobało przyjęcie filmu? Przyjęcie filmu mi się podobało bardzo. Jest to miłe, że ludzie się interesują tymi sprawami. To było na tym spotkaniu po filmie, to rzeczywiście było duże zainteresowanie, dużo pytań. Nie przypuszczałam, że ludzie interesują się problemami polarnymi. No, ale to dzięki autorom filmu, bo nie dość, że są wspaniali, to jeszcze robią dobre filmy. No. To teraz słowa do autorów. Może od Dagi zaczniemy. Dago, zanim będzie pan reżyser, to najpierw ty, bo ty w jakimś sensie byłaś tym, nie wiem, jak to się mówi, takim powodem bezpośrednim, dla którego ten film powstał. Jak się czułaś na premierze filmu? Co cię zaskoczyło, jeżeli chodzi o pytania, które padły z sali? Myślę, że nic mnie nie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo też już mam za sobą sporo spotkań związanych w ogóle z popularyzowaniem polarystyki i historii polskich wypraw polarnych. Natomiast nie ukrywam, że film mnie bardzo wzrusza. Mimo tego, że już widziałam go wielokrotnie, to
Mam świadomość, że po pierwsze została pokazana historia, która mogłaby ulec zapomnieniu i o której mógłby nikt się nie dowiedzieć, to po pierwsze. A po drugie w takim wymiarze ludzkim to, że nasze bohaterki wróciły do czasów młodości i ta młodość nagle pojawiła się na ich twarzach i w tych ich opowieściach w czasie filmu. To było dla mnie coś absolutnie niesamowitego i sam fakt, że panie miały możliwość się spotkać po latach. I to jest ta scena, która najbardziej mnie wzrusza za każdym razem. Myślę, że podobnie jak bohaterki tego filmu. I myślę, że film wielopłaszczyznowo można rozpatrywać właśnie tak, od, począwszy od samej historii, a skończywszy na tym czynniku ludzkim, co najbardziej jest takie inspirujące. Ja muszę powiedzieć, że mnie też najbardziej ta scena wzrusza. Za każdym razem, kiedy już były oklaski na sali, nagle się okazało, że jest jeszcze dalsza część filmu i nagle się okazuje, że ta najważniejsza emocjonalnie chwila dopiero nastąpi. I tutaj pytanie do Kuby Witka, reżysera filmu, który, jak pamiętamy, był gościem filmowej Migawki. No nie wiem, ile to było, rok temu? Mniej więcej, pewnie. Wtedy rozmawialiśmy, czy taki film można zrobić i czy można użyć materiały filmowe, które znajdują się w przepastnym archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Okazało się, że można taki film zrobić. Dzisiaj się okazało, że publiczność doskonale przyjmuje ten film. A jak twój odbiór dzisiejszego pokazu wygląda? No ja się bardzo cieszę oczywiście. Uważam to za ogromne wyróżnienie, że ten film dostał się i został pokazany na takim wspaniałym festiwalu, bo kiedy go zaczynaliśmy robić, to nawet myślę, że nie myśleliśmy wtedy jeszcze w ogóle o tym, żeby ten film był pokazywany gdzieś szerzej, czy będzie taka możliwość. Oczywiście mieliśmy różne plany i ambicje, ale jeszcze były one, znaczy były i są skromne, więc ja się niesamowicie z tego cieszę. Bardzo tak samo cieszy mnie zainteresowanie po spotkaniu, po filmie, na spotkaniu, jeśli chodzi o tutaj wszystkie wspaniałe odpowiedzi. I bardzo się cieszę, że była taka możliwość. Naprawdę to jest, uważam, był świetny dodatek do tego pokazu. Myślę, że ludzie naprawdę to, że mieli szansę tutaj porozmawiać z jedną z bohaterek, było czymś niesamowitym. No i tak, no i cóż, mogę tak jakby powiedzieć tylko, że zawsze wzrusza mnie końcówka również, dlatego usiadłem sobie z tyłu, bo jakbym siedział koło was, to bym płakał. Ale przecież to nie było smutne. Nie, wzruszające. No ale aż tak. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z Dagą przed tym spotkaniem. Jakby się do niego przygotowywaliśmy i ja przez cały czas miałem w głowie, że po prostu muszę tylko wytrzymać, żeby się po prostu tam nie poruszyć całkowicie, tak, bo było to tak poruszające, prawda? Bardzo. Takie to było dla nas ciężkie, znaczy ciężkie, no. Bardzo emocjonalnie takie i głębokie. Ten moment spotkania pań, tak. A mnie cieszy bardzo, że przyjechały dwie dziewczyny z Warszawy, wstały o 3 czy którejś tam rano, żeby przyjechać oglądać ten film. I to są dziewczyny, które właśnie ostatnio przebywały na stacji Arstowskiego. Cieszy mnie, że są następne polarniczki, to młode pokolenie i że są tak zaangażowane. To jest naprawdę to jest wzruszające. A teraz ostatnie słowo do właśnie jednej z bohaterek filmu, do pani profesor, bo o tym nie wspomnieliśmy, że to jest jedna z najbardziej zasłużonych badaczek porostów, co było wielokrotnie dzisiaj podkreślone. Okazuje się, że związki pani z Wytwórnią Filmów Oświatowych jakieś wcześniej były, bo przecież znała pani tak zwanego Rysia, czyli... Milimetra. Tak jest, czyli Wyrzykowskiego. Wyrzykowskiego. Co to był za człowiek? Jak w ogóle, bo on filmował w czasie badań, w czasie wypraw. No, zimowaliśmy razem na 11 wyprawie w stacji Arstowskiego. I on był filmowcem, ale przede wszystkim prowadził monitoring. To znaczy, liczył foki, pingwiny i tam inne ptaki latające. No, ale filmował, zrobił kilka wspaniałych filmów, które gdzieś tam u was można zdobyć, tak? Można, oczywiście. No i był takim, jak to się nazywa, takim kulturalno-oświatowym KO, tak. Wyprawy, znakomicie organizował te spotkania. To były takie czasy nieciekawe, bo mieliśmy jedynie taki aparat do wyświetlania filmów, taki kręciołek, taki, i filmy z demoludów, tak, typu, że
przez pół filmu przepędzali owce z jednego miejsca, na jednego brzegu ekranu na drugi. No i nic nie było, nie było internetu, nie było właściwie połączenia z krajem, z rodzinami, tylko jeżeli była dobra propagacja, wal to raz w tygodniu. No ale... Ale mieliście siebie. Mieliśmy siebie, ale przede wszystkim mieliśmy tę piękną przyrodę. No i ta stacja jest jednak fantastyczna. Nie wiem, jaka będzie ta nowa, ale ta stara to najpiękniejsza w całej Antarktyce. Zapraszamy serdecznie Państwa do zobaczenia filmu Polarniczki. To jest film, który powstał m.in. dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi w reżyserii Kuby Witka. Jest to film, który pokazany został na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Być może już niedługo odbędzie się warszawska premiera właśnie tego filmu. Zapraszamy. To był podcast Filmowa Migawka.